Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Assassin's Creed Rogue. Idziemy sprawdzić źródło hałasu. Przypominam, zostaliśmy postrzeleni przez naszego przyjaciela. Spadliśmy z jakiegoś urwiska i chyba znaleźli nas jacyś mili starsi państwo. Chociaż nie, no, to wyglądało tak, że po prostu nas poskładali. Nasi przyjaciele i wywalili gdzieś w cholerę. I znalazło nas właśnie jakieś starsze małżeństwo, które ma teraz chyba jakieś kłopoty, a ja czym prędzej do nich mknę. Oj, sporo musieli chodzić po tych schodach. Opatrzcie, jaki byłem ranny, taki, o, nie dałem rady, a tu po schodach chodzę już okej. A czemu, bo to są asasyni, znaczy pracują dla asasynów, i czemu wy tu, kurna, do tych biednych ludzi, przepraszam najmocniej, co oni wam zrobili, przepraszam bardzo, swoją drogą? Bardzo fajnie wyglądam z tymi dłuższymi włosami, taki zarośnięty. Znaczy, ja nie mam długich, dłuższych włosów osobiście, aktualnie, jeszcze. They feel their owed money because they're not Harman's citizens. Mark my words, those gangs are going to be the downfall of this city. Wait here, I have something for you. Pewnie mój sprzęt. It won't do you any good walking around Starkers. Here, try these. Chociaż na gołą klatę też mógłbym chodzić. They were our sons. I suppose. A nie, to trouble. Co się stało z moim sprzętem? Przepraszam, ograbili mnie pewnie te cholerne asasyny, ze wszystkiego mnie ograbili. Ci ludzie, spoko, sprawiam dwóch typów, masz cały nasz kurwa dobytek. No, brody mógł zostawić, ale no. A dobra, to jest moje, okej. Okay. A wasz synek był templariuszem, co? Nie, no na bank nie. Na bank nas ten... ograbili. Dobra, czy ja już mogę iść do sklepu i spróbować się przebrać? I co z moimi pieniędzmi? To jest najważniejsze. 6000, dobra, czyli jest git. Pożałuję tego. No dobra, o ty, chodź tu. Zaraz zobaczymy, kto będzie dead. Nie daj się odurzyć dymem, oho. Mogę do niego strzelić? Pewnie nie. Ciśniemy powalić. Powalam! Albo nie! Powaliłem nie ten cel. Dobra, chodź tu. Powalam! Jeszcze nie. Ale już jestem bardzo blisko powalenia. Powalam! Powalam, powalam, powalam! Mam cię. Jak pod górkę skoczyłem. What have you and your friends got against the Finnegans? I got no gripe. My boss sent me over. Ah, and where is he set up? You can't miss it. There's always black smoke rising from the courtyard of that building. No i wyjeb. Dobra. Przejmij siedzibę gangu. Czyżby to była jedna z pobocznych aktywności, które przede mną dopiero. Swoją drogą, właśnie się zorientowałem, że ja teraz, w tym momencie, nie powinienem nagrywać Rogue'a. Tylko Plaktail. Minimalnie mi się pojebało. Przywódcy gangu będą próbowali się ukryć, zaatakować cię z zasadzki, ale możesz skontrować ich ataki. Słuchaj szeptów, które zdradzają, że w pobliżu ukrywa się kapitan. Użyj wzroku orła, aby zlokalizować ich za pomocą kompasu wskazującego zagrożenia. Wskaźnik kompasu będzie zapewniał się, im bliżej celu się znajdziesz. Okej. Okay. Aha, no faktycznie jest coś takiego. Jest taka rzecz. No dobra, no jak już zacząłem nagrywać, no to nie będę teraz przerywał, jak już mam flow. Aha, no to ja przepraszam najmocniej, ale myślałem, że nie byłem na pieprzonym obszarze, kurwa, śledzenia. A i tak dostałem strzała, także no elegancko, bardzo, bardzo wesoło, bardzo fajnie tu sobie wymyślili, że bez ostrzeżenia będą do mnie strzelać. No, no dobra, dobra. Okej, okay. I to jeszcze z takiego, kurwa, co to snajper jest? Takiego dystansu, no ja tu oproszę, no jak to było pięknie, po prostu nie, chłop mnie zauważył po prostu z 40 km. No dobra, no jak ty taki jesteś, to nie ma sprawy. Szkoda, że ja nie mogę zabijać tą moją strzelbą. No czy teoretycznie mogę chyba strzelić w beczkę i faktycznie go wtedy ubić, ale no dobra.
No także bardzo, bardzo nieładnie tutaj zostało postąpione, bo po pierwsze to ten chłop mnie ustrzelił właśnie gdzieś kurna stamtąd, co się do tej pory nie zdarzało, zasięg mieli okej, ale no nie aż taki. A po drugie, nie byłem nawet na obszarze kurna strzeżonym, teraz też nie jestem. Powinno być wszystko w sumie w porządku. Dobra, no ten się może teraz czepiać, bo jestem na dachu. Będzie jak najbardziej zrozumiałe. Ale no tamten nie mógł się czepiać, bo kurwa za daleko. No dobra, jest mój cel znowu. Może tym razem uda się go dorwać. Gdzie ty tu idziesz? Ja cię chciałem. A dobra, on ma taki wzrok chyba niesamowity. Dobra, ale przynajmniej nie ma, nie jest tak jak w tym. Gdzie on tam ucieka? Przynajmniej nie jest tak jak w Rogue, że jakby cała aktywność już jest do dupy i muszę przyjść później. Bo mogę sobie po prostu się zrehabilitować i tak go znaleźć, mimo to, że uciekł. Także ogólnie spoko, no ale jest czujny, ma dobry wzrok, to na pewno. Pytanie, czy ja go mogę w ogóle zabić w taki sposób? Nie, wypierdalaj, proszę cię, wypierdalaj. Do widzenia. A, ten nie zdążył zauważyć i ten... No, chyba nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Mam go? Mam. Oj! Będzie coś, czuję, bardzo frustrujący odcinek. Dobra, przednie, pyk. I widziałem, że kolejna też rzecz mi się odblokowała, czyli renowacje jakieś, więc no, jestem jak najbardziej ciekaw. Mhm, ale tu jest miejscówa w ogóle potężna, gdzie ja jestem. Nowy Jork. A to czy tu nie będziemy pływać, tylko to, a też tam widzicie, trudny, średni, łatwy. Aha. Dobra, okej. Okay. Spoko. Ulepszenie zatoki. No dobra, to zaraz, czy to oznacza, że już mam faktycznie wszystkie rzeczy dostępne? Spróbujmy na przykład. A widzicie, tu już jest zły fort. Już nie dam mu rady. Akcje pobożne. Nie wiem, to chyba musiałbym faktycznie znaleźć się w miejscówce, żeby wiedzieć, czy to jest do zrobienia, czy jeszcze nie. That will help us smoke. O! O, czy to jest. Nie, myślałem, że hejtam. It is, Master Cormac. We are friends. The Finnegans were worried you might take matters into your own hands. I am Colonel George Monroe. Colonel? I came to help, but I see I am late. Thank you for dealing with these foul criminals. They were a blight on New York. What do you care? You redcoats are nothing but landlords. The townsfolk here are grinding away, trying to make a living. I cannot blame you for having that impression. Some of my comrades have been less than helpful. But I take a different approach. And what is that? I care. I want to see these colonists safe and prosperous. Noble words. Perhaps actions will convince you otherwise, Master Cormac. Dochód zwiększony. Uuu, czy ja tu mam pasywne pieniądze? To bardzo fajnie. Odbierz, co ukradli. Okej, okay. Co ukradli? Pieniądze. A, sam chciałem iść zrenowować. Ulepszenie aktualne dostępne w kasie. Dobra. That of making the world a better place. Mere survival is not enough. Full bellies, warm clothing. Freedom from want is the greatest freedom of all. It almost sounds like you have goodwill towards the people you govern. I do not govern, Master Cormac. I merely assist. Hmm.
Co się stało z synem państwa Finneganów? Wspaniałe, po prostu wspaniałą pamięć do nazwisk. Urban renewal is a new science, but one that has already proven effective on the continent. I've arranged for resources. Use them to improve that building. No dobra. Renowacje. Poważne źródło dochodów. Przed wykonaniem renowacji zgromadzić potrzebne surowce. Okej. Renowujmy zatem. Ja wiem. Materiałów tyle, co kot napłakał. Pieniędzy zresztą też. Ja wiem, czy takie mega kosztowne, no chyba, że ta tutorialowa jest tania, a reszta wypierze mnie z pieniędzy. Dobra, misja ukończona, nie da się odurzyć dymem, nie da się postrzelić, no to trochę nie wyszło, bo dostałem postrzał z 4 km. No dobra, to tu już mam wszystko. Siedziba gangu, cyk, renowacje, cyk, Greenwich. A nie, to jest Greenwich, to jest tylko ta... A, bo to jest niby Nowy Jork, ale wyświetlają mi się rzeczy z dzielnic, jeśli przytrzymam prawy bumper. No dobra, okej, co to jest? Przechwycenie asasyna. No dobra, którą mamy tę godzinę? Sekwencję. Wskaźnik postępu, sekwencja druga. Już mam trochę rzeczy podblokowywanych, więc myślę, że można by się już tutaj zacząć bawić trochę. Bardziej, że zrobiłem mały ups. Tak jak mówiłem, teraz powinien być nagrywany nieco inny film, więc dzisiaj będzie minimalnie krócej. Tak, żebym jeszcze zdążył dzisiaj nagrać i wrzucić na czas Plague Tale. No nie wiem, co mi się pojebało. Że zacząłem w Black Flagach. Chyba wiem co, bo już jest coraz wcześniej jest ciemniej, w sensie ciemniej się robi. A Black Flaga nagrywałem zawsze wieczorem już. A Plague Tale po południu, a że teraz już po południu jest wieczór, no to wiadomo. Trochę się... Kurwa, u siebie jestem! O ty! No nie zabiję cię, bo przed chwilą przejąłem wam tę miejscówkę, żebyście mogli sobie tu łazić, ale no u siebie jestem, no kurna, panie ten, jak mu tam było, Monroe. Weź no powiedz swoim ludziom, żeby się trochę opanowali i że my się lubimy tutaj. Dobra, tak no nie mogę biegać bez celu za bardzo. O, tu jest kolejna renowacja, 10, 10, 30, brakuje mi trochę materiałów, dobra. Tu chcę się udać. Zobaczyć, czy, jakie są właśnie... Czy są i jakie są nowe ciuszki. Podejrzewam, że już będą, bo już mam to odzienie. To jest chyba odzienie z tego. Głównej grafiki gry, że tak powiem. Z plakatu, nie wiem jak to nazwać. Z miniaturki mojej w każdym razie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jeśli nie, no to jest bardzo podobne. Więc no domyślam się, że już mam właściwy ciuch na sobie i już raczej będę mógł... Dzień dobry. I już raczej będę mógł go sobie zmieniać. Byliście świadkami? To nie ja zacząłem. Dobra, i uwaga! O... No nie! Dlaczego jeszcze nie mogę? Do kurwy nędzy, no to kiedy będę mógł? Do cholery jasnej. Co za syf? Nie podoba mi się to. Dobra, to, a to co to jest? Krzyż Jamesa Gunna. Dobra, nie wiem, czy już to zbierałem, czy nie zbierałem. A ty za co? Przecież zabiłem twojego przeciwnika, ty pachole jeden. Ja jebie po prostu, co za ludzie. Jawnie, kurna, walczymy między sobą, nie? Przejąłem tę kryjówkę gangu, to się zresztą tutaj nawet nazywa. To jest gang. I przyszli czerwoni, w sensie, no, czerwone kubraki. I ten. I tak, o nie, tak nie może być, tu członek gangu zginął, no, musimy sprawiedliwość przywrócić. No, co za... No, bezsens. Absolutnie, dobra, robiłem to już, właśnie mi się teraz przypomniało, jak musiałem zeskanować wzrokiem orła kamień. Krzyż templariuszy, no właśnie. No, gdzie to jest? Tam?
A, no dobra, trochę dalej było, ale... Hop! Dobra, to może faktycznie pociśniemy tę fabułę. Skoro jeszcze nawet przebrać się nie mogę, to bez sensu. Nie, ja chcę już mieć faktycznie wszystko przed sobą, wiedzieć na co mam zbierać hajs, wiedzieć co będę chciał sobie kupić i tak dalej, więc... Faktycznie poczekamy jeszcze, ale renowację nowego Julia, nie pamiętam tego kompletnie, absolutnie. No umknę. Albo tego nie robiłem, jak grałem pierwszy raz, albo, no nie wiem, no tyle było to mało interesujące. To jest bardzo interesujące. Ulepszam i dostaję pieniądze za to. No kurwa, no nie ma lepszego dealu. Tylko ten, pytanie, jak ja mam zbierać sobie ten dochód tam z tej miejscówki, którą przejąłem przed chwilą, tak jak to było właśnie pokazane, że zabierz to, co oni zabrali. Czy ten, czy jakoś inaczej to będzie zbierane. Fajnie jakby z automatu mi wpadało do kieszeni, ale domyślam się, że to raczej nie przejdzie. Dobra, ja teraz wracam chyba do moich nowych znajomych. No, czyli ich syn był templariuszem po prostu, a ja na tyle im się spodobałem, że dostałem jego ciuszek. Spoko. No i proszę, jak skrzynki zgarniam po drodze. Jak zły. Pod warunkiem, że ją widzę. Słyszę, ale nie widzę. Możliwe, że jest wyżej? Nie, nie jest wyżej. A tu się schowała. Pyk. No i zbieramy hajs. No i też myślę, że na jakieś pierwsze, potężniejsze zakupy też na spokojnie mi starczy. Nie wiem jeszcze co chcę kupić i tak dalej, ale... Trochę już mam nazbierane. Materiałów mało. To na pewno by trzeba trochę więcej pozbierać. A to by trzeba pozatapiać statki, a tego jeszcze nie robiłem. You, sir, are a fool. But thanks. Master Cormac, I am sorry to bother you when you were barely out of your sick bed. No, I've had enough of being cooped up. Then perhaps you could get a friend of mine out of trouble. He discovered a nest of criminals developing strange weapons. Look at these. Bullets as loud and bright as firecrackers. If we might have a moment alone. His name is Christopher Gist. And he might be in over his head. I fear these brutes will hang him like a dog. I will not let those outlaws have another victim. Good. The villains are entrenched at Old Fort Arsenal. I have urgent business in Albany. Please tell Master Gist to join me there. No dobra. Zapobiegnij. Okej. Zapobiegnij przestrzeleniu, czyli raczej. Ej, właśnie sobie uświadomiłem. Chwilę wcześniej mówiłem, że. Szkoda, że nie mogę nikogo śmiertelnie zastrzelić z mojej wiatrówki, nie? Nie to, że mi dwa pistolety przy pasie dyndają, właśnie. Strzałka z petardą powoduje zamieszanie, które przyciąga wszystkie osoby z okolicy. Doskonale narzędzie do odwracania uwagi. Dobra, skoro tak mówisz. Pozwólcie, że i tak się kopsnę tam w trochę inny sposób. Także no, zapomniałem na śmierć, że mam pistolety po prostu i z pistoletów mogę śmiertelnie... To było nieodpowiedzialne. Z pistoletów mogę śmiertelnie razić... Naprawdę, nie wejdziesz tu. Już myślałem, że w ogóle tutaj z tej strony nie dam rady. Dobra, nie wiem kto mnie tu widzi. Nieważne. O! Dobra. Mamy to. Dzień dobry. Ała. Także pozwól, panie, że razem... O, chłop dostał od swojego towarzysza. Delikatny wpierdol. Nie tyle wpierdol, co po prostu strzał w potylicę, tak to wyglądało. A może to nie byli przyjaciele, może się nie lubili w ogóle. Well, I was looking for a new place to live.
Well, don't put your name on the door yet. There may be a few men left on their ship. Look, the bird is nested right over there. Morgan. Ooh. What is she doing there? That's my ship, friend. Begging your pardon, but... No, no tak, no przecież ja to mówię o ulepszeniach i tak dalej, a ja statku nie mam. Help me if you can, then. No, on się szybko dał namówić. Keep your wits about you, Shay. Criminals are everywhere, and most of them look just like law-abiding citizens. And they've been harassing the people who've nursed me back to health. Sounds like good folks. They are. Perhaps you know them. Barry and Cassidy Finnegan. I've never met them, but I knew their son. Careful now. These ruffians can be anywhere. You can draw them out by making noise. Oh, I've got something better than that. Wow. Well, you seem to be more than capable of taking care of this matter. Chłop się za babę przebrał, no nie mogę. Prześladowcy czekają w ukryciu, usiłują zaatakować znienacka. Można z nimi walczyć, jeśli zablokujesz ich atak lub wywabisz z pomocą petard. Można użyć kompasu w trybie wzroku orła. La la la. Powiesz, że znajduje się prześladowca. Użyj, aby go znaleźć. Dobra. No wiem, gdzie jest, bo wlazł tam. No dobra, no to co? Pyk. I pyk. A nie, to jednak faktycznie są... kobitki. Mój błąd. Myślałem, że chłop się za babę przebrał, bo troszeczkę to tak wyglądało. Ktoś mi każe twierdzić... No nie. Myślałem, że tam się będzie chować. A to po prostu... O, ty granatami rzucasz? Myślałem, że to jest domena dużych. A nie twoja. Dobra, aha, bo ja mam innych prześladowców jeszcze do ubicia. Myślałem, że po prostu mam iść na statek. No, myślałem, że jak strzelę w beczkę, to zabiję prześladowcę, ale ewidentnie nie. Przecież tam jest, no już stąd widzę. O, jaki szpagat. Boink. Nara. Hello. Nie ze mną te numery. Jesteś prześladowcą? Nie, prześladowca jest gdzieś w tamtą stronę. Dobra, ciekawy system, muszę przyznać. Podoba mi się. No dobra, teoretycznie powinniśmy się widzieć. No nie o tobie mówiłem akurat. A, cześć. Padniesz. Ostrzegałem. O! Bo to dymny jest. To inna sprawa. Czemu mi przełącza... Aha, bo ja sobie nie wybrałem tego. Dobra, to już się przestań popisywać. Miecze chciałem sobie wyciągnąć. Po prostu mieczami mi się fajniej walczy. Jeszcze nie wszyscy. Dobra, idę tam, bo tam jest dobrobyt. A dobrobyt spoko, bo... z dobrobytu są pieniądze. Pyk. Dobra. Gdzie następny? Nie wiadomo jeszcze. Pewnie gdzieś w tamtą stronę, bo tutaj było dość duże ich skupienie. Tak jest. Czyżby w stogu siana na przykład? Bardzo możliwe. Albo... nie, ten na górze raczej nie. Może w stogu siana. Aha! Mam cię! Wii! Oj! No to jebła. Dobra, już idę odciąć flagę, tylko sobie pozbieram jeszcze co moje. I lecimy. Jeszcze ten koleś chyba może chcieć mi tutaj...
próbować przeszkadzać. A ja niekoniecznie bym chciał. No i witaj, Morrigan. Tęskniłaś? Dam radę sobie tu na szybko wskoczyć na górę? Dam. Hop. Teraz czy dam radę przeskoczyć na drugą stronę? To jest pytanie. O! Nie! Nie dałem. A tu nie mogę wjechać? Pewnie, że mogę. To nie jest tak, że tylko na jeden maszt można wjechać przecież. No i pyk! I dzień dobry, i dziękuję. Za przypilnowanie mojej własności. She's a fine ship. And true to my word, I found a crew for her. I did leave one position unfilled, though. Tell me, Shay, do you have a first mate? He's long gone. Then I apply for the post, Captain. Welcome aboard. No i ekstra, mam kowboja jako pierwszego oficera. As your first mate, may I suggest our next destination? The Colonel will be expecting me to report back. My thoughts exactly. Colonel Monroe said he'd be in Albany. No i pyk. O, do petardami beczki można wysadzać. Pewnie było napisane, ale to ominąłem. No dobra. Punkt szybkiej podróży. O, może jakieś ulepszonka? Zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Też nie mam materiałów chyba za dużo. Up. U, a tu patrzyłem? Tu chyba nie patrzyłem. O, nie patrzyłem tutaj. Żagle w czerwone, szare. Żagle czarnego cienia, czarno-czerwone. Zemsty królowej Anny, kusi. Akili, elitarne. Żagle z krakenem! Ukończ więcej misji głównego wątku. Zdobywane po ukończeniu wszystkich legendarnych bitew. O nie! Są zajebiste. Z lwem. Francuskie. Białe żagle. Żagle z wilkiem. To są chyba z te. A, to ja je mam teraz. A, to fajnie. Żagle kawki. O! Kawka takich nie miała. Galion z czarnym cieniem. Syrena. Czaszka harpi. A, to jest czaszka harpi. Harp jest na elitarnych okrętówek, spoko. Czarnobrodego, Akili, Sperto Krede, Galion z Sokołem, z Krakenem, też legendarne bitwy, tak. Niegdyś należał do Fortecy Sztormów, najstraszliwszych okrętów wojennych na północnym Atlantyku. No to ciekawe, kto będzie potężniejszy. Misja floty w Luizjanie, Galion z Lwem, Galion Morrigan. Galion Wilka. Nice. Galion Kawki. Koło z czarnym cieniem. Z kości słoniowej. Z czarnodrzewu. Elitarne. Akili. Czarnobrodego. Jamesa Cooka. Koło afrykańskie. Brytyjski lwem. Kraken. No to Kraken będzie docelowy na pewno. Aha, czyli Wilka mam tak jakby wyposażonego. Spoko, w sumie fajnie. A tak jak co bym chciał sobie kupić na przykład? No wiadomo, teraz już bym wolał jakiś zestaw. No nie no, Kraken raczej wygrywa. Stąd, no nie no, to już mi się nic nie podoba. Absolutnie. To już Kraken albo nic, dobra. Ulepszenie. Pancerz, no nie, no nie, no nie mam materiałów na nic, dobra. To bez sensu tutaj szukać w ogóle czegokolwiek. Tak jest. Kiedy indziej. Dobra, no tak jak mówiłem, przez moją delikatną pomyłkę dzisiejszy odcinek będzie krótszy. A może będą... Nic nie mówię. Dzisiejszy odcinek będzie krótszy, bo ja muszę siadać teraz do nagrywania Plague Tale. Zjebałem po prostu. A tak to jest. Człowiek przez tydzień nagrywa dwa filmy dziennie i już mu się porypało. No dobra, moi drodzy. Krócej, ale za to mało intensywnie. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobał. Co to znowu za znacznik jest?
Port Arsenal. Aha, szybka podróż po prostu, dobra. No, to mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, proszę zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a wy wbijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej pa!